No nic, udało się. Udało się. Zobaczymy. Najwyżej będę wkładał. Na tą chwilę się dało. Siemanko, siemanko. Niezłe wdzianko. Tak jak widzicie, po raz kolejny, a możliwe, że ostatni, fotobudka gdzieś na evencie, a może nie wiadomo, co będziemy robić, jak będzie Pola miała taki bal jak dzisiaj, Mavera. A więc zakończenie podstawówki w Polsce, powiedzielibyśmy bal ośmoklasisty, a tu bal prom. Nie grom z jasnego nieba, tylko prom. Tak, Vera kończy 6. klasę, czyli kończy podstawówkę, zamyka rozdział w życiu naszym również. I zobaczymy, a więc... Ale nie o tym chciałem mówić. Właśnie. Zamknięte. Zamknięte. Nie o tym chciałem mówić, tak naprawdę. Tak naprawdę, to ja chciałem wam pokazać coś, co nasi sąsiedzi mają wywieszone w ogrodzie. Co można wywiesić w ogrodzie? Można wywiesić pranie, można wywiesić zasłony, można wywiesić coś, nie? Ale moi, my mamy pranie, koszulki i tak dalej, a moi sąsiedzi mają komplet, całą kolekcję gaci, gacie potacie, tak zwane. No i tyle mógłbym powiedzieć. Fotobudka. Będzie tutaj wideo o fotobudce. Dlaczego? Ponieważ uwielbiam fotobudki. Uwielbiam robić te zdjęcia, ludzie się przebierają. Dzisiaj będą dzieciaki się przebierać. Dobrze, że zniknęły te wszystkie buble, bable. Te grupy, ale masakra, słów światło, gdzie one się chowają, w sensie nie mieszają się z innymi. Mogą się pomieszać. Mogą, chyba będą mogły założyć te wszystkie przebrania. 34 stopnie dzisiaj. Przed chwilą w tym samochodzie było 36, ale ja w to nie wierzę. Bardziej wierzę w to, co pokazują w telewizji. Właśnie przechodziłem, pokazane było 34 stopnie w południowym Londynie. Pozdrawiam, na razie. Pozdrówcie wszystkie Kazie. Kolejne wideo będzie już z fotobudki. A może dodam do tego? Nie dodam do tego, będzie kolejne. Na razie, cześć.